Kto tam znowu jęczy?
Powiedz to dziewczynce. Co mam powiedzieć dziewczynce? Nieważne. A ja wiem, chodzi o to, że dziewczynka cię ogoliła i stałeś się łysy, tak? A potem spadłeś pod łóżko, tak, że nigdy nie chcąc i czekałeś, tak? Aż ci ktoś podniesie, aż nad biednym, brzydkim łysym mi się ci ktoś zlituje, tak? Stulaczka! No co? Tak, czy ty to masz tyle, co kalosz? Nie ma dziewczynki, Missy Jo. I nie wiemy, co się z nią stało. Narzekaliśmy sobie na nią jak co rano, ale teraz jej nie ma. Mamy dzień super kapcia. Jakoś tak, no, nie jest super. I nie wiemy, co się z nią stało. Nic. Jak on sobie coś obudził? Boże święty! Pozwól coś zabrać! Nie wolno obudzić po domu bez kapci! I jeszcze się rozpomnie biedactwo. Ona już jest chora. A ja wiem. Chodzi o to, że cieknie z nosa, makata i chrypkę. Mama przynosi jej czasopisma i... Zaraz. Leży w łóżku przecież. Nie leży. Czy to znaczy, że nie ma ich do? Czyli znaczy, że jest poza domem. Proszę Państwa, a więc jednak dziś zdarzyło się to, co nie zdarzyło się jutro, ani nie zdarzy się wczoraj. W ten wyjątkowy czas, w którym to dziewczynka opuściła nas i nic nie możemy zrobić, zapewniam Państwu luksusową pogódkę do czasu, aż dziewczynka nie wróci. Ona może nie wrócić! Może nie wrócić. Co ty będziesz, łysy? Takie dni wracają zwykle, ale przyczyniło się tylko raz. Albo zgubione w palce skarpetki. Ją gdzieś tam. Do skarpetkowego nie ma. Coś mi tu nie tyka. Jak ktoś jest chory, to leży w łóżku. A łóżko dziewczynki jest w pustce. Nie rozumiesz. Dziewczynka jest chora na inną chorobę niż chrupka i kata. Taką chorobę, w której dziewczynkę zabiera się do innego łóżka. Z metalowymi nogami. Ścielony z kwiatków, ptaszków i żadnych szlaczków do smutnego łóżka. Moja mama była kiedyś w takim smutnym łóżku. Jest białe, dziwnie pachnie i nie ma Jaśków. W takim łóżku to nic się nie śni. W sny przychodzą z Jaśka, z piórek, na nitkach. Prawda, posypał? A kapcie? Co kapcie? No, jak tam są kapcie? Nie wiem nic o kapciach. Nie mogę chodzić bez kapci. Biedna dziewczynka zapłacze się bez nas. Nie pozwolę, bo chodziła po co. Idziemy do smutnego łóżka. Daleko jeszcze usłyszą. Kandydat z
szeptania. A misie są do szeptania. John, proszę! Przyjemnie tu. Jak w nocy. Milutko. Cichutko. Przyjemniutko? Dziwniutko. Straszniutko. Co? Pomyślałeś sobie. Co sobie pomyślałeś? Nie powiem. Tak się nie robi. Ja się też nie mówię, co trzeba to robić. Nie mogę. Dlaczego? Bo się spełni. No ty nie jesteś wróżką, tylko kapcie. No powiedz. Pomyślałem sobie, że stąd nie wyjdzie. Że nigdy? Tak, że zawsze będzie tak. Straszniutko, ciemniutko, jak teraz, że to koniec. Naprawdę ty pomyślałeś, że zawsze będzie tak ciemniutko, straszniutko, że to koniec? Przepraszam. I co z nami będzie? Zniknijmy. Nic nie będziemy robić. Ani rozmawiać, ani myśleć. Ani spać, ani człapać, ani budzić. Bo może tak właśnie będzie, prawda? Może tak właśnie będzie, że znikniemy. Prawda? Może tak. To ja się chcę pożegnać. Nie możesz. Już zniknąłeś, nie możesz się żegnać. Kurczę, no bo chciałem wam powiedzieć, że mimo że puszka mnie czas nie przydusza, a kapcie są we mnie rzucane. Wiecie, ja to nawet lubię. Chciałem tylko powiedzieć, że dzięki wam moje życie było ważne. Ale już nie powiesz. Szkoda. A ja gdybym mogła coś powiedzieć, to powiedziałabym, że lubię słuchać waszych zachowania, bo wtedy wszystko jest na swoim miejscu. A tobie w dzieciaku powiedziałabym, że choć nie ciebie, twojego wręczenia, to bez ciebie bym spała i spała i nie mogłabym się cieszyć życiem. A tobie, Joe, powiedziałabym, gdybym mogła, że cię kocham. Chociaż nie wiem, czy bym to powiedziała, może bym się wstydziła. A to takie duże słowa. A ja bym powiedziała, że najlepszą rzeczą, jaka mnie w życiu spotkała, to jak dziewczynka wsłała mi swoją zimną stopę, którą powoli tu rozgrzewam. Ja razem z tobą, Kapciuszku, bawiliśmy się myśli. Ja wygrywam, ty wygrywasz. Ja wygrywam, ty wygrywasz. Ja wygrywam, ty wygrywasz. Oj, ty wygrywasz. Ty. A ja to bym powiedział, że jesteśmy na miejscu. Ach, gdybyś tylko mógł. Zrobiłoby się tak jasno i kolorowo. Otwórzcie oczy! Ja widzę! Ja słyszę! Ja rozmawiam! Proszę państwa, wszystko wskazywało na to, że ciemność, która nas ogarniała, będzie nas ogarniać do końca. Nie spodziewaliśmy się, że jeszcze zobaczymy ten piękny świat. Jak cudownie jest odkryć, że istnieje jeszcze życie po torbie. Widzę ją! To nie ona! Nasza dziewczynka była większa! I różowa! Ta jest mała i biała. Ta sama dziewczynka, tylko chora. Ale nasza dziewczynka się uśmiechała. Ta się nie uśmiecha. Bo ją gorą. To znaczy, że ktoś zbyt mocno na nią nadepnął. Albo ktoś, kto się zbudził, rzucił w nią złości kapcie. Albo ma górę. Ludzi i misie. Boli inaczej niż was. Czasami bardzo długo. Czasami ból nie chce odejść. Jak to? Chce. Bo my, ludzie i misie, mamy w środku taki jakby kręcik. No, jak wszystko jest dobrze, to ten kręcik świeci, ale czasami jeśli inny człowiek, a to przykre zdarzenie, czy choroba. No ten kręcik gasi. Wtedy boli. W sensie łami go ten kręcik? Tego nie wiem. Ej, co ty robisz? Jeżeli kręcik nie jest złamany, to wystarczy, żebym wstrzygł go na nowo i pójdziemy do domu. Hej, dziewczynko! Głośnie! Dziewczynko, to ja! Twój prawy kapeć! Martwię się bardzo o ciebie, bo zgadzę twój kręcik. Hej, dziewczynko! Chcesz mnie założyć? Rozgrzeję ci paluszki! Chodź na spacer! W ogóle na nas nie patrzy. Czy ten pręcik świeci? Nie, w ogóle go nie widzę. Czekajcie, weźmy mnie i będę jeśli mam piękne sny. Opowiadaj na głos.
mamą nad morzem i zbierał muszelki, a te muszelki zamieniają się w takie małe, kolorowe dziewczynki. I te dziewczynki o czymś szepczą. Ale ładny sen. A co szepczą? No, że jutro pójdzie do szkoły, bo te dziewczynki jej pomogą pis. Będą ją podtrzymywała cały czas będą z nią. I namawiają jej na policzkę z dużą farbą kolory. I wyjdą mi przez sen do środka, a w kieszeni będą miały takie małe światełka, które mu zawieszają na kręciku. I kręcik zacznie świecić. I dziewczynka się uśmiechnie. Będzie miała kręciki ust najwyżej na świecie. No i co dalej? Dalej dziewczynka musi śnić sama. Mówiłam o chłopcu z tego pięknego snu? Tak. Dziewczynko, wstajemy. Dokąd oni poszli? Nie wiem. Kapci nie są do odpowiedzi.